Widzowie, witajcie na moim kanale. Z tej strony Kichity.Chodsiaki. Nie tutaj czemu w tle jest palion. I dzisiaj będziemy karmić paszą moje wszystkie koniki z rana. Ogólnie jest 11:00. Więc idziemy ją karmić. I tak jak będę. Bądź. Obiad dostaną. Cicho bądź. Dobra, no chodź się przywitać z widzami. No, widzisz? Chodź, dawaj. Tam, tam są sobie. Ala. Gruby! No Boże! I będziemy z tego co pamiętam obiad. Znaczy taki nie jeszcze obiad, ale ja im daję. No dobra, przejdźmy to do później. To później zobaczycie, kiedy tam im obiadek. Więc zobaczmy się. A i ogólnie założyłam halterek. Tak, sama zrobiłam halterek, ale nie śmiejcie się, że z niego, że on mi w ogóle nie wyszedł. I ten halterek jest... O mój Boże. Ten halterek jest... taki... dla mojej śliczki i ogólnie... o taki... dla mojej śliczki i ogólnie... Chcę pokryć azalię z emeraldem. Tak, będziecie mieli rybaka! Nie mogę się doczekać, ale najpierw muszę się oswoić. Tutaj nowa, o taki halterek. Ja mi, dobra, ogólnie o głowie na liberalnie nie pas, jest za duże, ale o głowie ten. Emeralda pasuje na nią, więc dzisiaj zobaczymy. I chodźmy najpierw za wyszczotkowanie koników, a nawet nie za szczotkowanie, tylko już danie. O Boże, bawili się, już się nie bawią. No to ona jest mega wysoka. Z tego co widać. Dobra, owiki nie bierzemy. Po co nam owiki? Więc bierzemy to. Tutaj są szczotki. Więc zobaczcie, jak robię paszę dla moich koników. Jaką paszę? Meszek. Meszek dla moich koników, więc tak. Coś tam pasz? Meszek. Dobra. Teraz azalia pierwsza w ogóle dostanie, bo no tak. No dobrze. Czyli wstamy, otwieramy. Dla Wilbera i Emeralda. I tu jeszcze jest kolejne rzeczy z smakołyczkami. I to jest meszek kolejny. Więc już zobaczymy się, jak zjedzą, bo nie będę tutaj stała i patrzyła, jak jedzą. Więc w prywatności zjadą i ja już idę. Dobra. One już zjadły. Więc biorę kubełek. No bo zjadły. Poczekajcie. Sorka, że nie będę was tutaj pokazywać. Ale... no, nie pokażę. Bo... mogą coś telefonu.
zimno, więc nie wiem, czy je aż tak wezmę. Ja ją wezmę na taki padok, ale tam, gdzie no nie jest na dworze. Są chyba tak. Więc ciepły padok to nazwijmy. Ciepły padok. Prosić je rybaczki. Dobra. Wszystko już wzięte, więc pora za czyszczonką moich konisiów. Tak, Wilber. Czyszczonka. O mój Boże. Zobaczymy, co się dzieje. Mam nową szczotkę. A teraz jest odwrócę. Ta. No taka ta. Siuru. I ta do wygładzania. Ej, co jest? Jest, ale się cieszę. Mama mi wycinała te ostre. Bo tutaj były takie ostre pachołki, które mogła się skaleczyć. Dlatego... Jak mama? Po co to zamykam? Dobra. Czyszczonko. Takie szybkie machnięcie, bo one nie były wczoraj na padoku. No nie były, bo było mega zimno, więc tak. Tak. Ogólnie on jest też czyszczony, ale go machnę. Aż tak bardzo, bo nie, bo mandarka. O Boże, jaka ci tu czupryna się wzięła. Niedawno nie miałam na niej treningu. Na moim nakoniku. Idziemy. Dobra, zobaczymy jak ci. Ej, dobra! Bo jak ją kłaszczę, to. No twoje? No. No, dzisiaj mam na tobie jazdę. Mam nadzieję, że się oswoję na takim wysokim koniu. No jest mega wysoko. Było, jak widać. Zobaczymy, biorę bac na pewno. Mały jeszcze niówkę, żeby zobaczyć. Dobra, zobaczymy. Teraz na ogłowie Emeralda. Aha, dobra, dwa ogłowie wzięłam. Chodź. No ja nie mogę, ty już... O nie, no co ty tu zrobiłaś? Próbowałaś ściągać halter. Super. No tak, to wygląda własnoręcznie. Jestem muzykantem, kąszę Beland. No dobra. Ogólnie to sobie tak postawiłam. Ale i przywiązałam. No i pyszczek. No nie chcę dać pyszczka. Czekajcie. Przyzwyczaję ją z tym ogólnie. No. Daj pyszczek. No, ona taka to nie jest chętna do dawania pyszczka. Nie no, ideolo jest w tej głowie. No. Piękny. Ale ja bym dzisiaj chciała założyć jechać na to tobie. Ale jesteś ciekawa jak wygląda. Tak wygląda w tym ogłowie. Pięknie. Ale nie kup mi tam rzeczy, dobrze?
No i teraz, no dawaj pyszczek. Z tym było ładnie, żeby oddała. I teraz jeszcze raz się widzimy. Coś się tu poplątało, czekajcie. Dobra, teraz sobie już ją osiadłam. Idziemy i wsiadamy. Ogólnie wzięłam bacik. O Boże, jaka dobra jest. Jaka dobra tu siadzie. Ale niepotrzebny bacik, sprawdziłam już to. Poza tym, bo ogarnęłam, że się to nie nagrywa, więc tak, ale nie wyjdziemy ani w kłusie, ani w kalopie, więc szybko to zobaczyłam i tak, dobra. I tak oprócz zabawy, serio to wygląda jak na prawdziwym koniu pomieściła, więc mega patrzcie. Dobra, czuję się jak na prawdziwym koniu. Dobra, jedziemy z tą zabawą. Dobra. Występujemy. 20 minut później. Dobra, zastępowałam 20 minut. Chyba coś, tak? Hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, hop. Boże, jaka dobra. O Boże. Pierwszy wybryk. Pierwszy wybryk na tobie, serio. I musiałaś mnie doprowadzić do spadnięcia prawie. Dobra. Chciałam je zagalopować i się wystraszyła. Innego koja. Kusik. Minut później. Daj, chodź. Kalopik. O Boże. Ogólnie ciężki ten do utrzymania. Ale siła z niej mega. Boże. Jest super. O Boże, ale spróbowałam mi zatrzymać. O Boże. Ojej. Piętnaście minut galopu. Dobra. Jakieś takie. To był akurat dzisiaj szybki trening. No nie aż taki szybki, bo zajęło nam to taką godzinę. Pewnie chyba. Zaraz policzę, poczekajcie. Tak, 50, znaczy nie aż tylko godzina, ale 50 minut. Więc tak sobie już kończymy. Więc bierzemy bacik. Serio, taki krótki dla was, co może być trening, ale serio, jakbyście jeździli dalej. To jest mega w czym wszystko. Ona tak samo jak moje koleżanki. Czyli albo się jeszcze czasem, albo jest po prostu. Albo włącza tryb konia sportowca. Dobra. Dobra. Więc odkładamy bacik i osiodlamy. Osiodlamy. Dobra.
kończymy, bo tak, pa jo.